Dobry wieczór, dobry dzień dobry wszystkim. Bardzo serdecznie, Komboter z tej strony. Prosiliście mnie, abyśmy wrócili na tory Deluxe Ski Jump 4. Będziemy grali w online. Jakiś czas temu, jakąś chwilę temu zaczął się Tour de DSJ 2016. W tym momencie jest 75 graczy, więc ja wam pokażę, jak to wygląda. Jest naprawdę dużo ludzi. 17 skoczni już było, jeszcze 56 jest w sumie, także zawody co prawda może dopiero w 1/4 się rozpoczęły. Także, no, spróbujemy. Tak jak mówię, ja nie jestem jakimś mega wielkim zawodnikiem, jeżeli chodzi o Deluxe Ski Jump, bo moja ranga to 981, a tu mają po 1800. Także pewnie Kombo zaraz będzie miał baty. Willingen. Dobra skocznia. No ale nie z tyloma zawodnikami i z taką elitą, tak? Ja bym mógł co na jeszcze wiatr pod nogi. No to oni tu odfruną. Obyśmy trafili. Dobry skok. No w granicach tam 142 metrów. Ale nie będziemy. Nie, już 50 miejsce! Ale czemu nie zakwalifikowaliśmy się? Bez sensu. 50 wchodzi, a ten rubasz. Aha, bo on w generalce ma duże Q, czyli on w generalce jest w 10 miejscu. Nie ma nas w zawodach. Ale tak jak widzicie, no trzeba tutaj skakać naprawdę bardzo mocno. Nie można niestety podglądać zawodników, jak skaczą. Ja postaram się oddać jeszcze kilka skoków, bo nie będziemy robić długiego odcinka. Bo ja nie mam tu kompletnie z nimi szans. Ja tutaj raczej liczę na mistrzostwa Polski, a tutaj widzę, że jest taka elita, że szok, nie? Tutaj, o kurde, 146, ja mam rekord 145,9, a ten tu, zobaczcie, czepią tak, że hej, nie? Mariusz Sobon, patrzcie, to jest ten rekordzista świata, też gra. No nieźle, to jest już elita. On jest rekordzistą świata od iluś tam. Zobaczmy, może tu gdzieś jest zapisany ten rekord. Nie ma. Szkoda, że nie ma tu daty, chyba że... Małej, o kłopie, nienawidzę tej skoczni, ale ona jest trudna. Ona jest strasznie trudna. Ja bym na jakiejś małej poskakał, jakąś 70. Może bym miał jakieś szanse z nimi. O Boże, za wysoko, spadliśmy. Nie ma mowy, nie ma mowy, nie ma mowy, nie ma mowy. Tragedia, straszna tragedia. Za wiele tutaj nie ugramy, to na pewno. No ale chciałem wam tylko generalnie pokazać, że jest naprawdę dużo, dużo graczy online. Że to nie jest tak, że kupujecie sobie grę, a Kombo gadał, że jest w chuj ludzi. A tak naprawdę było tam 5. Jest tak, że jeżeli sobie wejdziecie na jakiś nowy ratio albo coś takiego, że jakiś warm-up, no to po prostu mało będzie tych zawodników, trzeba trafić na dużą ilość. Ale zazwyczaj warto grać jakiś National Cup, turniej 4 skoczni, albo właśnie Tour de Deluxe Ski Jump, no ale tu widzicie, że ranga jest bardzo na wysokim poziomie. To masakra, ten Mariusz Sobon to tu nieźle nawalił tych rekordów. Ale dziwne, bo National Record jest 128. Gutek ma 130. Aha, dobra, bo to ma być 360, to jest ten. Aha, rekord, dobra, już kminie, bo ktoś mi to tłumaczył. Rekord roku jest gański. Rekord polski był tyle, a to jest potem miesięczny, tygodniowy i dobowy. Dobra, teraz już kojarzę. Tak, już fajnie. Jak widzicie, Tour de Deluxe Ski Jump 2016, drugi dzień, Tuesday. Od 20 się zaczęło. No i tam jest jeszcze bardzo dużo
Ale faktycznie, tu gra cała elita, tu ten Gański też gra, Sobon. To jest śmietanka, Deluxe Jump. Fajnie przynajmniej wiedzieć, że oni są, tak? Że one z nami skaczą. Przyznam się szczerze, że dawno nie grałem i nie było takiej płynności, tego flow w Deluxe Jump. No ale mam nadzieję, że wejdę do jakiegoś konkursu. Dupa, nie wejdę. Masakra, ja miałem chyba najkrótszy skok. Nie, 139. 129, 126, 124. Pierwsza seria. No póki co nie wystąpiłem z tymi mistrzami w żadnym konkursie jeszcze. Co jest śmieszne aż. No ale chcieliście zobaczyć online. To jest, można powiedzieć, Deluxe Jump online z najwyższej półki. Z najwyższego poziomu światowego. Tak jak widzicie, Mariusz Sobon. Kolejna skocznia, kolejny rekord. No jest mocny, jest piekielnie mocny ten zawodnik. On już tu, kurczę, od X lat chyba ciupie w tego DS-a. Billingen przeskoczył. Mój rekord przeskoczył. Ja skoczyłem to przy idealnych warunkach pod narty, a on to pewnie skoczył z wiatrem w plecy. No już jest pierwszy, zobaczcie. Ale walczą tylko z Winczaszek. Zobaczcie, jak zekło idą. Gański jest trzeci, ale też ładnie. Lachti, no spróbujmy, zagrajmy jeszcze dwie skocznie, może wejdę do tego, przynajmniej do pierwszej serii, bym wam pokazał, jak to działa, jak to wygląda, znaczy już wcześniej pewnie widzieliście, jak to wygląda, no wiatr mamy w plecy, nie ma tutaj przeboju, nie będzie pewnie wesoło, no ale spróbujmy. Gleba, no niestety, no dupa Jasia, niestety leżymy. Ale poziom jest mega, no naprawdę tutaj chłopaki odwalają taki kawał dobrej roboty, że to jest niebywałe. Dobra, spróbujemy zrobić tak, ja będę się z wami żegnał, pokazałem wam, że jest naprawdę dużo zawodników, że jest śmietanka. Tylko po prostu trzeba wchodzić o odpowiedniej porze. Te pory, jak zobaczycie, ja tutaj teraz wyjdę z tych zawodów, są wypisane. Praktycznie każde zawody rozpoczynają się między 19 a 20. W tym momencie mamy 21... Nie, przepraszam, 70 skoczków mamy w Tour de Ski. Na warm-upie, czyli No Retain, mamy 3 skoczków. Tutaj są liczby skoczków. A tutaj mamy, nie wiem, czemu Polski nie ma, aha, bo nie jestem Polakiem, dobra. Nation Cup jest zawsze o 19, Sunday, czyli niedziela chyba. Tu jak jeszcze widzicie jest Marathon B, że z rankingiem do 1200. Także to nie jest tak, że odpalicie sobie... O, tu jest jakaś liga, patrzcie, z hasłem. To nie jest tak, że odpalicie sobie... O, tu jak widzicie jeszcze jest informacja... Moment, lista turnieju, są przyjaciele jednak, jest lista przyjaciół? Nie wiedziałem, chyba że to jest po jakim update'cie. Tak jak widzicie, do końca mojej subskrypcji zostało mi 53 dni. Bo wykupiłem sobie to na 90 dni. I zazwyczaj tak robię, że... wykupujemy subskrypcję no, na okres zimowy, bo w lato raczej mało kto skacze. I opuścili Tour de Ski, kolejni zawodnicy nie dają rady, także znowu ta elita będzie sobie tam skakała. Tyle, ja będę się z wami żegnał, zobaczyliście to, co zobaczyliście. Na pewno nagram kolejne odcinki, ale chciałbym nagrać na Mistrzostwa Polski. W niedzielę o 19 i mam nadzieję, że uda mi się nagrać taki odcinek dla was specjalnie. To są serwerki, tak jak je przed chwilą przedstawiłem. To jest moja postać, to jest Deluxe Jump. Śmiać mi się chce, naprawdę, bo poziom jest fenomenalny, gówno tam zrobiłem.
Jeżeli chcecie więcej Deluxe Jump z kolejnych zawodów typu Mistrzostwa Polski w lotach, zostawcie łapę w górę, napiszcie komentarza, bo to na pewno zmotywuje do dalszej pracy. Jeszcze mamy troszkę czasu, okres zimowy jeszcze przed nami, że tak powiem, może jest połowa. I tyle, ja się będę z wami żegnał, poniżej bardzo bym was prosił, żebyście zostawili łapę w górę. I tyle, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, kombo się żegna, a następne odcinki na pewno będą. Pozdro.